Dobra, są portale. Są portale. Free Spatula at the start, okej. A to nie są przypadkiem. Takie były portale? Nie. Te portale to jest chyba z tego setu. To jest z tego setu, bo wtedy była normalna karuzelka, w której się wybierało czempiona na start. Także portale to są z aktualnego setu wzięte. Dobra. A, Dark Star to jest. Okej, Dark Stary, ej, pamiętam. Jak to Team Planner nie działa? O nie, nie będę mógł sobie pomóc? A da się zrobić tego? Dark Stara? Da się zrobić Dark Stara. Star Guardiany? Okej, dobra, dobra, bez kitu, tak to było. Kojarzę, kojarzę. Mam jakiegoś Space Pirata. Ale mogę sobie wziąć na razie jakiegoś Vanguarda. To jest Protector. Protector Nico. A ten Space Pirate? Okej, oni Golda dawali. Nie wiem, ja bym sobie najchętniej zagrał w sumie może jakiś Star Guardian albo te Dark Stary? Co to jest? Yasuo Rebel, Blade Master. Dobra, weźmy sobie to, bo to i tak dwójki potrzeba, żeby to aktywować, więc niech będzie. Jest kolejny Space Pirate. Dariusz. Są Vanguardy, jest kolejny Protector. Tak, i jest mech, jest też mech. Tu jest mech, ale z Ani i nie pamiętam kto jeszcze był. Ja już mniej więcej kojarzę, co tutaj jest grane. Kurczę, coś bym jeszcze stąd wziął. O kurde, to jest druga Niko. To jest druga Niko. Dobra, dwie kopie czempiona. Random component. Ej, ale augmenty też są z tego setu. Czy nie? Dobra, Crown Guarda nie chcę. Tego też nie chcę. Eon. Nie wiem, na kogo by się mógł przydać Eon. Totalnie. Dobra, dawaj to. Jest Darkstar kolejny. Jest Space Pirate. Caitlyn, Chrono Sniper. No i mamy tutaj Star Guardian. A Star Guardianów ile trzeba? Trzech. I Star Guardiany dawały sobie manę. Protip. Jak zapraszasz kogoś do lobby klikając w plusa, to wklejasz nick, a jak go znajdzie, to najpierw oznacz kwadracik i zaznacz ponownie, wtedy się odbuguje. Czekaj, co? Jak nie działa zapraszanie? Okej, dobra, to jakby były jakieś problemy, to możesz ten. To możesz dać wtedy, wiesz, znaka. Dobra, mam te Dark Stary. Dobra, to chyba oleję to. Nie, Vanguarda nie chcę. Chyba tych protektorów. Dawaj to, to. Kto jeszcze był Dark? Dark Star? Kogoś jeszcze mam z tych Dark Starów? Kurwa, czekaj. Jeszcze coś. To? Protektor. Dobra. Tu mam jeszcze protektora. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Tego nie chcę. I chyba tego też nie chcę. Dobra, ale kto w Dark Starach będzie moim carry? O, Shaco. Shaco albo Jean. Tak jest. Shaco można by zagrać. Mam jakiś betek. Dawaj, 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 dawaj. Mordekleister. Dobrze. I teraz dorzucimy sobie Leonę jeszcze. To będzie Vanguard.
dodatkowy. Dobra, tu jest też Vanguard. Kurde, szkoda, że ten Team Planner nie działa, bo już by się to naprawdę przydało. Czyli tak, Darkstary dostają AP i AD. Kiedy champion ginie, okej. Okay. Protektorzy kastują ability i dostają shielda. Vanguardy dostają armor. Okej. Okay. Tylko nie mam na razie żadnego carry. To jest dosyć duży problem. Z do Shaco? A gdzie jest Z? Czemu? On jest infiltratorem? Shaco? Ja tutaj już widzę Infinity Edge na Shaco. Tylko kurna, trzeba go dostać, nie? O, jest Shakens! Proszę, Boże Święty! Jaki ja byłbym happy, jakbym go dostał. A ludzie co grają? Star Guardian, Celestial, Rebel. Rebele też pamiętam, że były dobre. No, już mi wzięli. A są jakieś inne Darkstary? Dobra, daj mi tą Cassio. Nie wiem nawet, czym ona jest, ale okej. Okay. Mystic. Mystiki dostają właśnie Magic Resist. I jest tu Bard pod Mystica. A może na razie bym zagrał sobie Zeda jako przejściowego carry? Jaką on ma umiejętność? Dobra, niech będzie. Niech będzie Infinity. Zróbmy mu może Infinity, Titan i Betek. I to będą itemy na Shaco. No muszę mieć jakiegoś przejściowego carry, żeby trzymać streaka, nie? Jakby były w sklepie jakieś te Darkstary, to od razu... O kurwa, i akurat teraz, jak już mu dałem itemy? No nie, zły przypał. Ale mogę Nocturna dać dla tego infiltratora. Dobra, tego nie chcę. Mam nadzieję, że on będzie bił. Z takimi itemami. Oj, ale potrzebuję tego heala. Oj, pilnie, pilnie, bo już prawie się wydupcył. Kurde, też bym chciał takiego Rakana na dwójce już, ej. Ty, żeby on jeszcze nie porobił zaraz. Dobra, git. No to jak najszybciej chcę tego infiltratora dostawić, bo to jest dodatkowy attack speed. Ale attack speed na kaście? Nie, na starcie kombatu. O, i move to enemy backlane. Okej, to takie asasyny były. Dobra, 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 kozacko. Kurde, ale przypomnienie, co? Śmiesznie tak wrócić sobie do starego setu. Celestial Sniper. O, karma. Kozacko. To chyba sobie już zagram czterech. A gdyby zrobić tak... A co to była za kreska?
Oni dostają jakiś buff? O co z tym chodziło? O co z tym chodziło, bo nie pamiętam chyba. A kto to będzie lepszy? O, czekaj. A, to też jest Celestial. Czekaj, co ona ma? At the start of combat, burn the closest ally. Daj mi to przeczytać do końca. Poczytaj umiejętność karmi? Tak, właśnie czytam. Gambler. No raczej nie. O, może? Support item? Ty! A to nie będzie jakieś mega combo z Darkstarami? Ej, to się wydaje mega zajebiste do Darkstarów, co? No, brzmi dobrze. Brzmi dobrze, szczerze. Dobra, i co ona daje? Shielda na 4 sekundy. I dostaje bonusowy attack speed, jeżeli shield jest utrzymany. Działa to na tego szako? No a gdzie on... A, teraz dostał shielda. Nie, to działa? Nie wiem. Dobra, to czego jeszcze potrzebuję? Jean, Zeraf. Tylko ja bym sobie zrobił Darkstara packę Darkstara. No potrzeba heala do tego szaku, zdecydowanie. Karma kastuje shielda. A, no tak, bo to już jest ten, bo pasywka to jest tylko, że ona wybiera. A aktywny skill to jest to, że ona daje. Dobra, dobra, bez kitu, bez kitu, bez kitu. Racja, wszystko się zgadza. Tylko tego BTK potrzebuję. To idę po miecz albo po rękawiczkę. Rękawiczka do tego, do emblemu, a mieczyk do BTK. Dobra, jest rękawiczka, jest też mieczyk. No dobra, to zobaczymy, co nam dadzą. I ja tutaj jeszcze widzę tą Aszkę, ona aktywuje Celestiala. Celestial daje dodatkowy healing dla całego teamu? Tak, dla całego teamu. I wtedy jeszcze da snajpera dla Gina. Cześć, Witavs. Siemanko. Dobra, jest kolejny Mordekaiser. Ty jesteś... O! Mech Infiltrator! Dobra, to lepszy Infiltrator będzie. Ciebie chyba nie chcę. No i mam tego Darkstara. On bije AP. Nie wiem, czy na Aszkę nie jest lepiej dać tego, ten emblem. To mi się wydaje spoko, taka Aszka z Darkstarem jeszcze. Może być to dobre. Nawet. Bo jaki jeszcze jest infiltrator? Echo. Albo bym mógł zrobić tego infiltratora.
emblem i wtedy grać 6-4. Ale w sumie nie wiem, czy jest sens. I Monafiza. Kurde, ale ja pamiętam, że ci snajperzy byli zajebiści. No dobra. Możemy spróbować. Jeszcze hoja w sumie można zrobić temu szako. Też można o tym pokminić. I na siódmym ja będę musiał rolować jeszcze. Nie wiem, średni ten fizz. Znaczy tutaj ciężki fight. Czyli tak, no teraz Jinka trzeba dostać. Koniecznie. Kurczę, fajnie by było, jakbym na siódmym go dostał. A jakie to, co to jest? Dobra, dajmy sobie to. Czekaj, co ja czytałem? A ten daje stuna i magic damage bije. Ten bije physical damage i stunuje co 3 autoataki na 1,5 sekundy. Okej. Okay. Cześć Krix. Gramy sobie set 3,5. Sprawdzamy sobie, co to tutaj się kiedyś grało. Dobra, niech będzie to, już nie będę wybrzydzał. No dobra. O, jest szako. Ola upgrade'ów. Ola upgrade'ów się sypnęło. Dobra, to już zostawię tego Zinzao. Vayne. Dobra, no tutaj nie ma nic fenomenalnego. O, duplikatory! Tak, 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 tak. Żeby dorolować. A poczekaj, pokaż mi to. Jest Celestial, git, 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 Blade Masterzy, Star Guardiany. Okej. Okay. Rebele, Star Guardiany. Dobra, no to daj to. Jest Karma 2. Z tego chyba nic. Nie ma takiego superowego. Z kolejna Karma. Kolejne Aszki. Kolejna karma. A gdzie szako? Dają mi złe rzeczy. Nie te, które potrzebuję. A Aszka wali stuna. W sensie swoją R-kę wali. Okej. Okay. No to na nią jakiś Shojin, coś takiego i AP by się przydało. Tak by się Aszkę grało. No ale dobra, przegrałem, bo mam Shaco 1. O, jest Shaco 2. Jest Fizz kolejny. Mogę go wziąć. Bo widzicie gdzieś tutaj Shaco? Nikt nie miał, nie?
Tu są jeszcze jakieś Darkstary. Ale Shaco nie ma. Jeszcze jakieś itemki będzie trzeba wykminić dla Gina. O kurde, pamiętam tą Sorakę. Jak się ją grało pod tego heala. Jeszcze ona jest mistykiem. I się chyba grało... Mistyki z Vanguardami, pamiętam, że coś takiego było. Że coś takiego się grało. Dobra, dawać mi Shakensy. O, jest Zerat. To jest Darkstar. Kompletnie nic z tego setu nie pamiętam, oprócz kilku nazw. I ja mam podobnie właśnie. Naprawdę. Mam prawie, że to samo. Dobra, weźmy rękawiczkę. Może jakiegoś kryta się uda zrobić dla... O, a może dla Fiza? Spell kryt. No. To może mieć sens. Jest Ashka kolejna. Astro Sniper. Kurczę, no z jednej strony chciałbym coś dla Gina, ale kurczę, nigdzie go nie ma. A on coś bije w ogóle? Gdzie on jest? On jest taki randomowy. On w ogóle dużo many strasznie potrzebuje. O kurwa, jak ten Z na Blade Masterze, na dupca. To jest Blade Master? No. Dawaj, Shakens! Lecisz! Kurcz, serio? Dobra, to potrzebuję jeszcze trzech Shaco. Trzy razy Shaco. Cybernetic, Mana Rimmer, Blade Master. No serio? Co tak słabo? Ty, no kurde. Dobra, ustawmy tak. Żeby się... I tak poszedłeś na front. Kurczę, no gdyby ten Shaco lepiej dropił. No bo musimy mieć go na trójkę, to na pewno, zanim pójdziemy dalej. Po 6 Darkstarów. Jeszcze mi w pamięci zapadł trochę ten, w którym robiło się Diany na 4 gwiazdki i 9 kulek. O Jezus, tak! Pamiętam to też, no. Pamiętam, pamiętam. Dobra, to na razie zróbmy 6 Darkstarów. A może wejdę w 8 i na 8 będę szukać tego Shaco? To szansa jest taka sama. Dobra, i Jin bije 4 autoataki i ten czwarty jest mocniejszy. Tak? Dobra, Red Buff się wydaje też całkiem spoko.
I ty trzymaj może to. Bym mógł tutaj już Aszkę 3 zrobić. Ej, a gdzie ten dżin zniknął? Co go zabiło? Bo nie spojrzałem. Nie, LW jest bez sensu, bo mam Event Shrouda na tym. Na froncie. Więc na razie tego nie potrzebuję. Znaczy no, w ogóle tego nie potrzebuję. O! Kurwa, i co teraz? Fizz do Sela? A może level? Nie, Aszka. Dobra. Czyli tak, jeszcze jedna karma, dwie Aszki. Frontlane mam mega chujowy, tak to przynajmniej wygląda. Ale ten Shakens to teraz powinien być przeszalony. No i Jean też robi dobrą robotę. A Jean nie ma przypadkiem zfiksowanego attack speeda? Zafiksowanego? Czemu zafiksowanego? On konwertuje dodatkowy attack speed w damage. A tutaj też red buff daje 6% bonusowego damage'a. Pa. 6% bonus damage. I dodatkowo podpala. Więc ma po prostu dodatkowe AD, nie? AD, krycik. Jeszcze tutaj bije więcej jak jakiegoś kloca sfokusuje. Także chyba w miarę okej. Kurwa, jak to na dupca ten Zerat. Jezus Maria, to mój Jean to w ogóle nie ma szansy tutaj zrobić jakichś obrażeń. No za to Shaco jest giga OP. Dobra, co by tutaj jeszcze można dorzucić? A jest jakiś Mystic i Vanguard w jednym? Czy ja mam 8 poziom na 9. Nie wiem, albo Mystic, albo Vanguard. Trzeba zobaczyć, czego w lobby jest więcej. Czy AP, czy AD. I jakiś sens powinno to mieć. Dobra, weźmy to. To będzie dla Ash... Albo dla Karmy. O, właśnie, karma. Żeby częściej dawała Shakowi buffa. Ta, wolę chyba na Karmę. Dobra, tu jest jakiś Vanguard. Nawet dwa Vanguardy. Pokaż mi to lobby. Tu mamy AP. AD. I tu mamy też AD. O. No tak zależy w sumie, na koło będę grał, nie? O kurwa, ale Fizz teraz zajebał. Ty, no, bo to jest AOE. To jest, kurde, spoko. Ej, to jest broken w sumie, jak on da dobrego ulta, tak jak teraz, to cały team znika. Cox. Dobra, tu mam jakiegoś Mystica. Także chyba będę się musiał dostosowywać do tego, co na co gram. Ale nie wiem, czy, kurczę, lepiej by nie było dorolować tej Karmy i Aszki. Dobra, oni wyskoczą, on na mnie skoczy, przez co Jean będzie chroniony, tak? Dobrze to kminie? No, w miarę. Karma mi szybko padła.
Jeszcze on jak daje tego ulta, to daje CC-ka. Kurde, dobre, dobre. Nie no, taki set 3,5 to giga lepszy niż ten. To giga lepszy niż jakiś kurna set 10, co? Before attacking 5 times, dealing bonus damage. Chyba nie chcę tego eko. Nie ma żadnego szukania chosenów, chillera. No w ogóle same synergie są fajniejsze. Jakoś tak fajnie się to gra. O! Zajebiście. I co? Full itemek? Kolejny Shojin? Dawaj, lecimy z tym. Dobra, zróbmy tak może. Żeby on skakał tutaj na tą zaję. W ogóle śmiesznie jest widzieć złotego Ezreala, bo ostatni Ezreal, jakiego pamiętam, był legendarką. Nie no, bez szans w ogóle, tutaj takie oro to robi. Chyba Ezwinek. Ej, zarąbiliście, ja mogę grać ten set 3,5, szczerze, do końca setu 10. No ale zagraliśmy jakiegoś Broken Shaco, nie? To też w sumie fakt. Dobra, no tego Zerata na pewno muszę się tu ustawiać. To jest ten ziomek. To tutaj ustawię tak jak było wcześniej. Szczerze chyba bym wolał tego Wukonga dołożyć. A Wukong chyba się obkręca. Ta, i stunuje, no. Daje CC-ka jeszcze. Zaraz też wejdziemy w level. I sobie go dorzucimy. No nie, Shaco akurat się zaciął na tym tanku. I proszę bardzo, Jin nawet więcej obrażeń zrobił niż sam Shaco. Gdzie Jin jest na jedynce? Broken shit. O, jest Jin. Tylko bym musiał zalokować to. Przestawi się? Dobrze. Zajebiście, Essa. Tylko po drugiej stronie mamy Sorakę jeszcze, która też jest dosyć problematyczna. Dobra, ale Zerat wyautowany i to był główny case do zrobienia w tym fajcie. No i mamy GG, moi drodzy. Mamy GG, także Shaken z pierwsza gierka 3,5. Oj, Pogchampik, to był wspaniały set. Wspaniały.